Witamy po długiej przerwie w kolejnym sezonie Babiego Lata. Chcemy wykorzystać to, że kameralne lato jest w Radomiu, więc dzisiejsze Babie Lato będzie odcinkiem filmowym. Zapraszamy! Że w Radomiu jest teraz kameralne lato? Tak, wiem. Właśnie się wybieram. Naprawdę? No to tak. Fantastycznie. Mamy taki króciutki quiz z tej okazji przygotowany. Czy jesteś w stanie wymienić trzech reżyserów? Agnieszka Holland, nie wiem, Steven Spielberg, Peter Jackson. Wajda. Super. Spielberg. Wajda. Ale polskich, czy jakichkolwiek? Wszystko jedno. Cameron. Ciężko tak z marszu. Przynajmniej dwóch, no dobra. Nie. Jakikolwiek. Oj kurczę, Woody Allen to jest reżyser? Wajda. Luke Besson. O Boże, już nie pamiętam jak on się nazywał, czy Kuratowski, czy nie, ale Katarzyna. Chyba też Wajda jest też reżyser. Dobra, spoko. Zaliczam ci. Jeśli chodzi o reżyserów, to ja leżę i ćwiczę, niestety. Obojętnie jaki, polski, zagraniczny. Nie no, nie wiem teraz, już nic mi do głowy nie przychodzi. A ulubiony aktor, taki najbardziej seksowny? Ryan Gosling. No, z wyglądu to bardzo odpowiada. Dobra, a jesteś w stanie powiedzieć, jaki jest najseksowniejszy aktor, twoim zdaniem? Obojętnie jaki, polski, zagraniczny. Nie no, nie wiem teraz, nic mi do głowy nie przychodzi. George Clooney? Najseksowniejsza aktorka, pana zdaniem. Nasza? Polska? Obojętnie. Może być Kożukowska. A czemu jest taka seksowna? Nie wiem, bo ja często oglądam. Mało kiedy telewizję oglądam, akurat ten serial ogląda z nią. A, ogląda pan ten serial, to mam jeszcze kolejne pytanie. To kto zginął w tym serialu w kartonach? W M jak miłość, w kartonach. A ty ja tego nie oglądam, ja oglądam co innego. Serial polski, ten... Rodzinka.pl. Akurat tego nie powiem, ponieważ ja zbytnio telewizji też nie oglądam. Najbardziej seksownicie, najbardziej podoba Jennifer Lawrence. Czemu? Czemu? Właśnie czemu? Bo jest zabawna, o dlatego, że... pozostaje sobą nawet w filmach. Ale jakaś aktorka, no jak już oglądasz jakiś film nawet z tych komedii, żadna ci nie podoba? No to się schowała. No musiałbym już naprawdę się namyśleć. Czy oglądał pan komedię Miś? Nie, nie oglądałem. Nie pamięta pan Misia? Misia oglądałem kiedyś. No, a pamięta pan taką piosenkę, co tam śpiewał do tej szafy? Tak, pamiętam. A może pan mi ją zaśpiewać, bardzo proszę? Nie. Razem zaśpiewamy. 3, 4. Łobodobo, łobodobo, niech nam żyje prezes naszego klubu. Dziękuję bardzo. Kto zginął, wpadając na kartony w filmie, w serialu M jak miłość? Jaka Hanka. Hanka Mostowiec. No to musicie wiedzieć, chłopaki, kinomani. O, nie wiem, ja tak czegoś nie oglądam. Każdej życie, każdej kaszki to karton. Hanka. Piekielnie brzydka śmierć. Na pewno kojarzysz film Pretty Woman z Julią Roberts? Kojarzę, ale nigdy nie oglądałem. A wiesz, jak ona tam zawód wykonywała w tym filmie? Wiesz co, nie wiem. Podpowiem, ale... że to był najstarszy zawód na świecie. Prostytutki? Przypominam, ona chyba tam była panią do towarzystwa. Prostytutką była. Prostytutka. No, była tą panią taką od tych różnych spraw. Nie wiem, k***ą była? A czym jeździli czterej pancerni? Nie oglądałem tego. Czołgiem. No brawo, a jeszcze jak się nazywał, to Rudy. No dobra, to prostsze pytanie. Powiedz, czym jeździli czterej pancerni? No chyba nie samochodem, no. Czołgiem. 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 Z czym się poruszali czterej pancerni? Nie.
A czy ten materiał będzie gdzieś dostępny w internecie? Mamy nadzieję, że nie. O nie. Jaki statek rozbił się o górę lodową w filmie Titanic? Nie wiem, jak się nazywa. Jak się nazywał statek, który wpadł na górę lodową w filmie Titanic? Oj, kurczę. Nie wiem. To haczyk jest, tak mi się wydaje. Statek? No to Titanic. No. No nie jestem w stanie sobie przypomnieć to niestety. Jaki statek rozbił się o górę lodową w filmie Titanic? A płynęła pani na nim? Nie. No nie, to no bym Titanic, chyba... Titanic, raczej Titanic. Nie. Titanic. Titanic. Bardzo trudne pytanie, podkreślam. No nie wiem. Nie no, Titanic oczywiście, tak. Co powiedział Adaś Miałczyński w Dniu Świra, poprawiając kaptur synowi? Co powiedział Adaś Miałczyński w Dniu Świra, poprawiając kaptur synowi? Nie wiem. To nie ma k***a we wsi. Jak tatuś postawi czubek, to będzie stał? A, jak tatuś zrobi kapturek, to nie ma czegoś tam we wsi. To ja pozdrawiam Justynę. Nikogo nie pozdrawiam. No pozdrawiamy rodziców, rodzeństwo i znajomych, którzy tam się właśnie ukrywają. Ja również, znajomych przede wszystkim ukrywających cię za kamerą z tyłu. Dziękuję, proszę jeszcze kogoś pozdrowić. Jak pani jest z Radomia, to proszę tam od siebie z miasta kogoś. To dzisiaj tylko panią pozdrawiam. Nie pamiętam. Żonę, dzieci. A nie pamiętam panią o dzieciach. Pozdrawiamy żonę, dzieci. Pozdrowię mamę, przede wszystkim całą rodzinę, koleżankę, no i całą Polskę. Oj, no cóż, no to kurczę, mamo. A co będzie w telewizji? Będzie. O Jezus Maria, no to... Ale się zrobiłem ładnie. No to mamo, pozdrawiam cię, kochana, kocham cię. Mogę jeszcze pozdrowić może koleżanki, to pozdrawiam kolegów, koleżanki z zespołu. Klaudia, Patryk, Wiktor, Paulinka. Ojejku, ale. Musisz wszystkich zabrać do kina. No to pozdrawiam wszystkich, którzy nas w tej chwili oglądają. Moje rodzeństwo, matkę. No i znajomych z Duszpasterstwa Akademickiego. Pozdrawiam mojego kolegę, przyjaciela Janka, którego, z którym się teraz spotkam przy łaźni. Też go pozdrawiam, mojego dnia. Tak, Olek Grodziecki pozdrawiam. I Natalkę List. Ogólnie to kocham was i pozdrawiam wszystkich.